Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej. Mamy tutaj wczesny poranek. Co ty robisz, Nataszu? Ty idziesz coś jeść? Mamy bardzo wczesny poranek, bo jest po 5 rano dopiero, w sobotę, ale jak widzicie, wszyscy powstawali. Właśnie jedzą sobie śniadanko, Berenika oraz Adrian. Tak, najeżdżam, żeby zobaczyć ich imiona, bo nie pamiętam. Przyznaję się bez widzicia. O, nareszcie Wolfgang powraca do zdrowia. Jeśli słyszycie jakieś dzwonienie w tle, to po prostu mój kotek się bawi, więc wybaczcie mu. A to jest Cyprian, tak. Dawno nie nagrywałam. Chyba przed świętami ostatnio. Nie pamiętam, kiedy nagrywałam ostatnio. Dobra. Co my tu w ogóle mamy dzisiaj do zrobienia? Mamy sobotę. Natasza w domu nie pracuje, Wolfgang. Pracuje, ale na 17 idzie do pracy. No to co, wyślemy go do tej pracy, niech trochę przyniesie pieniążków, bo ja powoli sobie myślę, moi drodzy, o jakichś wakacjach dla naszej wielkiej rodzinki. Tak jakby Daniel podróż oraz Eryk. Ile on ma? 3 dni. A Eryk, tu też będzie jakieś 6 dni. To mniej więcej za zimowy tydzień byśmy wyjechali na wakacje, jeśli uzbieramy oczywiście kasę. Dziecko takie nieszczęśliwe nasze, ale ono śpi, dobra. Berenika, widzę, że się nudzisz. Pokaż dziecko, chcesz odrobić lekcję i chcesz dostać najwyższą ocenę. Ty masz urodziny jutro, albo dzisiaj jeszcze, o 18, cholera. Nie wiem, czy to dzisiaj, czy jutro. Jak to liczyć? Chyba dzisiaj, bo o 18 zmienia im się zawsze ten... Ta druga wiekowa, co z tą szafką, taka jakaś dziwna? Kochanie, gdzie ty masz swoje lekcje? Tu? O, odrób sobie lekcje, bo nawet masz to w marzeniach swoich. Ty chcesz iść na studia, to... Dostać się do szkoły prywatnej, ej! Może zaprosimy dzisiaj dyrektora? Co wy na to? Zaprosimy dyrektora... Czemu mamy dziurę w podłodze? Spoko. Nieważne. Może zaprosimy właśnie dyrektora? Wolfgang wziąłby jeszcze jeden dzień wolnego. O ile w ogóle może. Czekaj. Czekajcie. Czy ty możesz wziąć jeszcze dzisiaj wolne? Zobaczymy. Czy będzie mógł? Czy też nie? I spróbujemy zaprosić dyrektora. No nie, jaki katar! Gdzie jest nasz pies? Aha, on sobie śpi, dobra. O nie, nie może. A w ogóle ma jakiś dostępny urlop? Nie ma. To słabo, powiem wam słabo. A ty masz w ogóle w pragnieniu swoim życiowym? Mistrzu, a ja ci mam to zmienić! No to poczekajcie sekundkę. Dobra, moi drodzy, wylosowało mu się coś takiego jak stać się szefem agencji wywiadowczej SimCity. Więc w sumie mogłabym to mu zapewnić. Niech on zrezygnuje z tej pracy, co ja mam. Tak, mieliśmy zbierać pieniądze, a rezygnujemy z pracy. Jesteśmy na dobrej drodze, kochani. I niech on sobie poszuka tej pracy w karierze, którą właśnie... ma cel życiowy. Tak, nie chcemy być kucharzem, w ogóle to taka praca z dupy. Mandataszko, idź zrób siusiu, zanim pójdziesz do dzieci. Tutaj trochę nie ogarniam, wiecie. Po takiej przerwie. Adrian, czemu ty nie pójdziesz? Zostaw. Idź sobie podnieść tą rozrywkę, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Minus 6 masz w szkole, bo nie odrabiasz ostatnią lekcji, tak. Oglądaj się coś. Podnieś sobie tą rozrywkę, bo nie mogę patrzeć na to. Tobie też brakuje zabawy, dziecko kochane. Bo to odrabiasz lekcję, tak? Robisz siusiu? Dobra. A potem... Możesz się zająć dziećmi. Gdzie jest moje dziecko? Oczywiście, że na podłodze. Oczywiście. On sobie jeszcze śpi, to okej. Okay. To nie wiem, chyba nie wiem, czy go ktoś karmił. Damy mu jeść. Szukasz tej roboty, czy nie? Rozrywka, to nie to. SimCity to chyba... Obi-Wan, nie.
Teraz pytanie, kiedy my znajdziemy taką robotę? Gastronomia znowu nie. Zwolnił się etat, bo Wolfgang odszedł. Biznes też nie. No nie będzie oczywiście tej pracy, którą chcemy. Chyba, że mu też kodenią ust, ale co by na to? No. Dobra, na razie niech siedzi z nami, pomoże nam z dziećmi. Natasza tam jakoś poogarnia sobie obrazy i będzie... Uuu, jak słodko, zobaczcie. W ogóle on ma chyba taką... Nie, on ma podobną fryzurę do... Jak słodko sobie z tym misiem. Trzeba mu zrobić zdjęcie. Tutaj już nasze dziecko wstało, kolejne. Więc proszę cię... A przytul go. Jak on się miewa? On by chciał tylko siusiu się pobawić. Weź go przytul. Połaskocz go. I tutaj możesz go uczyć korzystać z toalety. Tak zrobimy. A ty masz... Karmisz małego, dobra. Też go weź obejmij. Jak tam wasze relacje? Słabe. No nie mów, że z tamtym masz też takie słabe. Nie, masz dobrze, dobra. Ooo. Maleństwo nasze. No to chodź go w łóżek ojca. Eryk. Eryk, dobrze. Dobrze tak mam. Biedna Natasza, ja myślę, że... Co zrobiłaś z dzieckiem? Aha, ona go rzuciła na podłogę, żeby się wykaszleć. Spoko. Weź go, Nataszko, połóż i może weź się zdrzemnij, może... Aha, nie możesz. Nie mam jak, żeby ona odpoczęła, wiecie? Dobra, niech ona śpi. Czemu to by się, kochani, od rozrywka nie podnosi? Nie lubisz oglądać telewizji, czy co? Oglądaj film, komedia. Może teraz coś się ruszy? Dobra, Natasza, położyłam spać, bo ma tą chorobę. Co się stało? Czemu płaczesz? No nie, no nie gadaj. Gdzie tam uciekł mały? Się bawić poszedł, tak? O, Cyprian też ma katar. Weź mu nauczę mówić. I dobrze, Cypek, gdzie jesteś? Ach, ja właśnie chciałam zaprosić dyrektora, tak? Co jest, mała? Zabawa. Chodź tu się bawić. I rośnie ci ta rozrywka? To chodź sobie pograj. Dobra, w miarę ogarnięte. Chyba nie zaprosimy jednak tych dyrektora. Natasza chora. Dzieci też trochę podopały kataru. Nie za dobrze, nie za dobrze. Chociaż wiecie, jej się tutaj już podniosła ta energia. Może spróbuję coś ugotować na obiad. Coś dobrego, nie? Co by dyrektor zjadł? No niestety nie mam tutaj dostępnego indyka, tak jak Balmina z Biedaków. Może kotlety wieprzowe niech ugotuje. W ogóle tak, jak ten pies nasz? On by się przydał go wykąpać. Wiesz, że to jest twój pies? Dobra, nie będziesz go ganił. Weź się nim zajmij trochę. Chciałeś pieska i powinieneś go trochę, wiesz, wychować, bo on jest bardzo niegrzeczny i śpa nam po domu. Więc ubierz się i idź z nim na spacer. Tak ci powiem. Zachowaj potem resztki i wyrzuć tą butelkę. Coś nie chce się uczyć. Ale jesteś w dobrym nastroju, o co ci chodzi? O, to już nie ma co odkładać, widzę, trzeba posprzątać. Albo nie, nie, nie. Bo nie spali, bo zaraz te kotlety. Tak, piękne. Piękne po prostu. Zachowaj je. I weź, wyrzuć to,
Sprzątaj. Wyczyść kibel. Wiecie, żeby dyrektor nie mówił, że mamy brudno w domu. Potem weź w ogóle, przebierz się w ubranie codzienne. I w końcu weź także... Boże, przestaniesz dzwonić telefonem? No. Nie, nie, nie przestanie. To nie. No, to może Wolfgang zadzwoni po dyrektora, o ile będzie miał taką opcję. Bo on nie jest spokrewniony w żaden sposób z naszymi dziećmi. W ogóle on ma słabe relacje z Adrianem. No, on nie jest w żaden sposób spokrewniony. Eryk, chciałam mu zmienić peluszkę. Zostaw go na razie. Jak tam mały? No, całkiem nieźle. Co się tobie dzieje? No wiem, ty chciałbyś... Natasza miała skoczy i nauczyć się mówić. No to próbujemy, pracujemy nad tym, wiesz? Tutaj z tatusiem. Ten też ma taką aspirację, że nawet nie mogę tego mleka mądrości przygotować. A czekaj, zostaw na razie, bo zaprosimy tego dyrektora. Zaprosimy dyrektora i potem będziemy... Jeszcze możesz wypełnić miskę. Tak. I ucz go mówić. Przyjdzie o 18. Widzę, Adrian wrócił. Gdzie ty idziesz? Weź tutaj siku zrób. Właśnie. Mamy gdzieś wannę? Nie mamy wanny w domu, nie? Oczywiście, że nie mamy wanny. A nie, jest tutaj wanna. A nie możesz wykąpać psa? Słabo, powiem ci. Może masz nie do sobie relacje. Co ty robisz? Natasza! Dyrektor przyjdzie o 18. Nie żeby coś. Weź sobie prysznic. Przygotuj się na to psychicznie. A czy ty możesz wykąpać psa? Też nie możesz. Może po prostu... A, bo to jest chyba wanna z modów, nie jestem pewna. O, o, nauczył się. Pokaż, super. Jeszcze tylko go weź tutaj odsadź, bo widzę, że chce siusiu. No i chyba położymy go spać. Będziesz chciał zrobić siusiu? Zrobisz siusiu, super. Nasze mądre dziecko. Jesteśmy wszyscy z siebie bardzo dumni, teraz możesz iść spać. Ty też się ogarnij przed przyjściem dyrektora. Boże, biedna Natasza. I co ja mam z nią zrobić? Idź się zdrzemij. Odpocznij wygodnie. Biedny piesek, nie mam jak go wykąpać. Czy ja w ogóle wam pokazywałam, że tutaj zrobiłam implant zabaw? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Jakby co to pokazuje. Bo nie pamiętam naprawdę, co ja pokazywałam w ostatnim odcinku. Chcesz spać? Super. Dzieci śpią. No, ty się popisujesz z siostrą. Ale siostra ma na ciebie, że tak powiem, wylane. Weź się przebierz w ubranie codzienne. Nie będziesz tak pardował w piżamie przy dyrektorze. A ty, kochanie, dokończ... Aha, ty idziesz odebrać telefon. No dobrze. Odrób. Adrian! Odrabiaj lekcję. Co się dzieje? Chcesz siuśku? No to już. I weź to. Nie. I wyczyść, jeśli możesz, bo... Bo jest brudno. To niedobrze. Już ci lepiej, że sobie siedzisz tak? Wolfgang, co robisz? Idziesz nakarmić pewnie małego. Dobra. Jak widzicie, dzisiaj Wolfgang spędza dużo więcej czasu z dziećmi niż Nataszka. Pozwolimy jej trochę odpocząć. Nie wiem, czy ona się już lepiej czuje, czy nie. Ale zaraz przychodzi dyrektor, tak czy wiecie. Weź podnieś ten śmietnik. I wypełnij tę dziurę, Jezus Maria. To nie zrobi dobrego wrażenia. Wiem, że ją trochę męczę, jak na chorą, ale wiecie. Ułóż Eryczka potem do kolica, proszę cię. Za pół godziny przyjeżdża dyrektor. Czy wszystko jest gotowe na przybycie dyrektora?
Oby. Jak tam dzieci? Już jest prawie wyspany, trzeba by mu dać jeść. Wyczyć to. Ale on jeszcze śpi, to go zostawimy. Wolfgang! Wolfgang, ogarnij! Gdzie żeś mi z tym miskiem tu przylazł? Matko jedyna. Co nie wyrabiają? Akurat teraz, jak ma przyjść dyrektor. Stój! Nigdzie nie idziesz. Nigdzie nie idziesz. Nigdzie nie idziesz. Znowu ten odcinek będzie trwał wieczność. Jest dyrektor! Jest dyrektor! Powitaj go. Ty tylko powitaj. Dobra, już jest powitany, to nie trzeba. Stop! Stop. Wszystko musi być pod kontrolą. Pogawędź. Możesz mi pogawędzić chwilę. Ty idź do toalety szybko. I umieść w foteliku Daniela. Oj, Delton nie jest zadowolony. Dobra, to w takim razie rozmawiaj z Wędka. Jak mogę oprowadzić po domu? Dobra, oprowadź go od razu, bo boję się, że tobie nie pójdzie ta ranowa. Daniel! Daniel, nie histeryzuj przy dyrektorze! Tu się waży wasza przyszłość. O, ja zapomniałam, czy... Berenika, nie ma dzisiaj łodzi? Nie, nie miała łodzi, dobra. Szybciej tam! Z tą rozmową. I nie liczą się żadne punkty? Coś na nie idzie. Daj mu jeść. Pokaż mu jadalnię. Podoba mu się. Zdecydowanie. Pokaż pokój. Tutaj śpi Berenika, ale z mojej podłogi. O, dobra, tu nie idziemy. Pokaż mu pokój dziecięcy. Ty weź tutaj... weź resztki. To jest, są te kotlety wieprzowe? Chyba tak. Pokaż pokój. Jak to już? Dobra, stój, bo on nie idzie. Chodź tutaj. Badaj, zaproś na obiad. Matko jedyna jeszcze, pogawędka musi iść. Chodź tu, zjedz też. Berenika, stój. Berenika, weź się, przebierz ubranie codzienne. I też chodź jeść. Zrobimy dobre wrażenie. Zjemy z dyrektorem. Czy mu to będzie smakowało? Zapomniałam o tym, żeby tylko nie dar się. Weź go. Smakuje ci, dyrektorze? Anuluj. Znam okrzyczy nosa. Nie wolno się tarzać w brudnych tych. Chodź też zjeść. Szybciej jedzcie! Co on tak długo je? Boże, Natasza. Jezus Maria. I ten śmierdzący pies. Co ona zrobiła? OMG! Ale się z niej flejtuk zrobił.
Czemu nie mogę z nim rozmawiać? Dobra, czy on długo jeszcze będzie jadł? Czas mi się skończy. Czy ty idziesz jeść, dziecko? Ty nie zamierzasz z nami zjeść? Dlaczego? Chodź tutaj. O, jest! Jest! Udało się, dobra, już nie musimy z nim nawet gadać. Słuchaj, jak ci zależy, żeby iść spać? Tu się zaraz zbagujecie, jestem tego pewna. Co robi mały? Morduje miśka. Nie, nie przytula się do tego śmierdziucha. Musimy kupić wannę i go wykąpać. Ty będziesz karmił pewnie? Ja już wiem, że jak oni biorą to dziecko, to idą mnie karmić po prostu. Ja po prostu to wiem. No i dobra, teraz dyrektor nam powie, że przyjmuje nasze dzieci do szkoły prywatnej. Udało się, kochani. Twoja rodzina wywarła dobre wrażenie. Cyprian, Berenika i Adrian dostają się do szkoły prywatnej. Jej! Udało się nam. No to idź spać. Pozwalam ci, bo jesteś chora. Nakarmiłeś? No to włóż go do końca. Jak się miewa? On się dobrze miewa. O, jednak się przytula do tego śmierdziucha. No dobra. Chciałabym go pouczyć, ale... mam za mało energii. Ucz chodzić. Chodź tu. Ty nie jesteś głodny. Pewnie, że nie. Jedzie sobie super. Czy ten dyrektor już poszedł? No poszedł, czemu jeszcze mi to nie zniknęło? Nie wiem. Proszę bardzo, uczeń szkoły prywatnej. Udało się, widzisz, Adrian? Co prawda odcinek będzie chyba trwał w nieskończoność, ale... Pora, żeby wszyscy powoli szli już spać. Prysznic. I Lulu, co to jest? A, to jest lampka, okej. Tak śmiesznie świeci. Berenika, ty idziesz siusiu, okej? I ty też zaraz będziesz szedł siusiu. A ty już masz lekcję? Nie widziałam jeszcze jego lekcji. Teraz ty skorzystaj. I idziesz spać tu. Ty nie masz jak. Cóż, to się pobawisz jeszcze. Bo jak się śpi w dzień, to tak jest niestety, moja droga. Nasz śmierdziuszek tutaj... Oj, ale nie możesz zostawić tego małego tak, musisz go włożyć do końca. A ty chcesz czytać, komu chcesz czytać, Boże? Okej. Burga nie ma do końca. Nie! No nie gadajcie, że ona mi dorosła tak, o! Teraz? Chrystusie. Ale ładna z niej Simka w ogóle. Może damy jej pewnie romansowanie, co by na to? Co się kręci? Kostiumy kąpielowe, makijaż i odrzucacie smutno, dobra. A posażymy te dzieci, niech będą jakieś nastolatki. Tych, których zna. Cieszę się, że ten okres mojego życia się już skończył. Zdaje się, że teraz mogę tylko iść w górę. Nie chcę się przechwalać, ale myślę, że radzę sobie naprawdę dobrze. Czuję się świetnie i z radością rozpoczynam nowy etap wspaniałego życia. To się cieszymy, Berenika. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Nawet jej chyba nie będę fryzury zmieniać, bo jest naprawdę ładna. Tylko strój może. No i co, teraz masz spać w tym pokoju? Biedna. Zobaczę, czy mam jakieś ubranka dla niej w ogóle. Burzo i Daniela? Kurczę. Fej, zmień. Pewnie, że mam, bo kupowałam. O nie, to mi się kojarzy z Anielą. Z biedaków. Nie, tego nie założysz. Mamy w sumie zimę, wiesz? Dobra, na razie chodź sobie w tym. Możesz go obudzić? Wiem, że to okrutne, ale... On się... dobra. To niech śpi. A ty co będziesz robić? Kochana, Wolfgang idzie spać! Proszę cię. Odpęż się, bo... co ja z tobą zrobię? No dobra, moi drodzy. Mamy już północ, niedziela, kolejny dzień. Ja będę już kończyć ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo choroby Nataszy i innych komplikacji, dzieci dostały się do szkoły prywatnej. I oczywiście niespodziewanie Berenika nam dorosła. Nie wiem czemu. Nie miałam tego komunikatu dzisiaj. I zobaczcie, jak ślicznie wygląda. A
Kasi muszę zrobić zdjęcie na pamiątkę. Jest taka piękna. Taka jest piękna! Szkoda, że nie mogliśmy jej zrobić przyjęcia, no ale trudno już. Także tak, na dzisiaj to byłoby tyle i dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i pa, pa!